Cześć wszystkim. Krótko zwięźli na temat odnośnie mety w presezonie, odnośnie tego, jak powinno się grać. Jakie zmiany nastąpiły? Przede wszystkim zmieniło się tempo gry. Wiem, że było szybkie przedtem, ale teraz jest jeszcze szybsze. Jeszcze szybciej się zabijamy, jeszcze szybciej robimy drake'i, jeszcze szybciej robimy heraldy, jeszcze szybciej robimy barony i jeszcze szybciej kończymy gry. Więc zacznę może od dżungli, bo to ona gra w tej mecie główne skrzypce i jeżeli zrozumiecie, jak działa dżungla i wokół czego powinna grać, to inne linie, takie jak mid lane, top lane, AD carry, support, też będą wiedzieć, co w danych sytuacjach robić. Więc generalnie rozchodzi się o to, że tak jak już wcześniej wspomniałem, drake'i są bardzo ważne. Drake'i nadal respią się co 5 minut, z tym, że są one dużo bardziej squishy. Jest je po prostu łatwiej brać, mają mniej HP. Pierwsze drake'i mają o 33% mniej HP, o 1/3. Więc naprawdę bardzo, bardzo łatwo się je bierze. Jaki jest nasz cel w każdej grze? W każdej grze naszym celem jest wzięcie 4 dragonów. 4 dragony i dostajemy zajebiście mocnego buffa. Tym buffem rozpierdalamy każdego. Więc rozchodzi się o to, aby te 4 dragony machnąć. Jak te 4 dragony machnąć? Trzeba mieć do tego narzędzia. Jakie narzędzia? Potrzebujemy mieć bohaterów, którzy będą w stanie walczyć we wczesnych fazach gry. Mówię teraz o dżungli. Rek'Sai, Lee Sin, Xin Zhao. Wszystko, co będzie walczyć we wczesnych fazach gry. Ale tak samo jest na liniach. Te linie też nie mogą być przegrywające. Nie możemy grać teraz w tej mecie na linii czymś, co będzie mocno dostawać w dupę. Dlaczego? Bo jeżeli my dostajemy w dupę na linii, to przeciwnik ma priority na rzekę. Jeżeli przeciwnik ma priority na rzekę, to dżungler przeciwny bierze wszystkie dragony. Więc w tej mecie rozchodzi się o to, aby wziąć takich bohaterów do dżungli, na mida, na AD carry, nawet może i na topa, aby dominować te wczesne etapy gry. Dlaczego? Bo gry się kończą bardzo, bardzo, bardzo szybko. Już wam tłumaczę dlaczego. Jeżeli nasz dżungler posiada dżunglera aktywnego w early game'ie, Olaf, Rek'Sai, coś co ma dobre pierdolnięcie w early game'ie, to on ten early game dominuje. Więc on będzie chciał potencjalnie wchodzić na rzekę, walczyć, brać dragony. Dobrze byłoby, gdybyśmy też mieli coś, co będzie to mogło swallowować i przede wszystkim nie dostawać w dupę na linii. Żebyśmy nie byli na linii puszowani, żebyśmy te priority mieli. Więc zaczynając od dżungli, tak jak już wcześniej wspomniałem, chcemy piknąć coś agresywnego, co będzie mogło dominować wczesną fazę gry. Conqueror obecnie dostał bardzo, bardzo mocne buffy. Tyczy się to dżungli, top lane'u, nawet może mid lane'u, jakieś Ryze obecnie grają z Conquerorem. Conqueror bardzo, bardzo mocne buffy, tak naprawdę wpływające na Adaptive Force, czyli dostajecie dużo AD lub AP z Conquerora, dostajecie dużo healingu, więc to, że ludzie grają teraz Ryze z Conquerorem, mnie wcale nie dziwi. Conqueror jest obecnie bardzo, bardzo dobry i ludzie po prostu go abuzują na wielu bohaterach, bo po prostu się na nich nadaje, nawet na range'ach. Aftershock też dostał mocnego nerfa. Więc wszystko składa się w jedną całość. Aftershock dostaje nerfa na early game, tak? Dostał, miał gdzieś tam powiedzmy 70 Magic Resisty i Armora na początku gry, na pierwszych levelach. Teraz ma 30-35, nie pamiętam, więc bardzo mocne nerfy na Aftershocka pod early game. Oczywiście on teraz lepiej się skaluje do late game'u, ale na early game bardzo, bardzo mocno dostał w dupę. Więc tanki dżunglerzy, out. Tanki dżunglerzy po prostu już nie mają racji bytu w early game'ie. Nie mają racji bytu w całej grze. Dlaczego? Bo po prostu early game jungler tą grę bardzo szybko skończy. Early game jungler ma przewagę na Drake'u, ma przewagę na rzece, ma przewagę na obiektywach. Aftershock już jest słaby, więc nie ma już tego takiej ściany, że nie da się tego Aftershocka przebić. Early junglerzy bardzo, bardzo mocno dominują. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, celem jest zgarnięcie 4 dragonów. 4 dragony dają nam bardzo mocnego buffa, który daje nam praktycznie pewną wygraną. Możemy przejść od razu do heraldów. Heraldy to jest kolejna rzecz, która się zmieniła i one też napędzają grę. One też napędzają tempo gry. Jeżeli bardzo łatwo bierzemy drake'i, to Rito stwierdziło, że też bardzo łatwo będziemy brać heraldy. Herald obecnie jest bardziej squishy, też ma mniej HP, łatwiej się go bierze. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz są dwa heraldy.
więc wszystko znowu się składa w jedną całość, aby grać postaciami, team compami mocno pod early game. Chcemy dominować early game jako jungler, jako ogólnie midlaner, top laner. Chcemy dominować mocno tę początkową fazę gry, aby przyjmować obiektywy. Teraz w dżungli na przykład gra się tak, że jest gank Drake, gank Herald, gank Drake, gank Herald. Oczywiście tam gdzieś są w międzyczasie jakieś kampy, ale rozchodzi się o to, aby brać te obiektywy. Wiadomo, Drake'i są ważniejsze, skupić się mocno na Drake'ach, ale te Heraldy też pomagają tą grę snowballować. Te gry, może nie te gry, te Heraldy też pomagają nam te gry szybko kończyć i tak naprawdę je mocno snowballować. Więc jeżeli my zgarniamy sobie Drake'a w 6 minucie, na przykład, to jest taka wczesna faza gry, jest to możliwe i nie jest to trudne do zrobienia, bo jungler ma już wtedy 4. lub 5. level i nie jest to żaden problem, żeby tego Drake'a machnąć, to tak naprawdę w 22 minucie my mamy już 4 Drake'i. W 22 minucie my mamy zajebistego buffa. 4 Drake'i dają nam te takie ulepszenie. W zależności, to ulepszenie będzie w zależności od tego, jaki był trzeci Drake, ale generalnie musicie wiedzieć, że po 4 Drake'ach będziecie mieli zajebisty buff na stałe. Więc jeżeli macie zajebisty buff i przedtem jeszcze braliście Heraldy, które dawały wam plejty, więc Drake'i są swego rodzaju wpiszeniem gry dla was, a Heraldy są jeszcze takim nitro. Heraldy są takim nitro, bo weźmiecie Heralda, postawicie go na plejty, weźmiecie te 3-4 plejty, to załóżmy pierwszy Herald jest w 10 minucie, drugiego weźmiecie, nie wiem, w 18, 19, to ten drugi Herald bez problemu z nim weźmiecie tier 2, nawet tier 3. Gra się bardzo szybko toczy. Drake'i i Heraldy tą grę napędzają. Dwa Heraldy sprawiają, że możecie tą grę bardzo mocno snowballować. Także wzięcie Barona, nawet bez tego, że nawet biorąc pod uwagę, że nie ma już starych Mountainów, wzięcie Barona jest również bardzo, bardzo proste. Powiedziałbym nawet prostsze. Jakby mówię tu ciągle o teamie, który snowballuje grę. Mówię tu ciągle o drużynie, która tą grę mocno wygrywa. I mi się to bardzo podoba. Bardzo podoba mi się meta, w której jeżeli jestem do przodu w dżungli, jestem do przodu na midzie, jestem do przodu na AD carry i wiem wokół czego mam grać, wiem wokół jakich obiektywów mam grać, to ja tą grę kończę. Ja się nie pierdolę 35 minut, albo 40, albo 30. Ja po prostu tą grę kończę. Biorę Drake'i, załóżmy, mam przewagę na bocie lub mam przewagę na midzie. Tą przewagę przekładam na branie Drake'ów, no bo pusznąłem linię, mam priority, odchodzę na Drake'a i go biorę. Drake jest bardzo squishy, więc jako midlaner tam sobie 2 skillki albo 3 skillki rzucę z junglerem i ten Drake po prostu pęknie. I ja te Drake'i biorę, raz za razem. Gra się szybko snowballuje. Jako że mój jungler też jest do przodu, też bierze Heraldy. Gra się bardzo szybko snowballuje. Jeżeli jest 22 minuta, a my mamy już 4 dragony i tego potężnego buffa, zgarnęliśmy 2 Heraldy przedtem, wzięliśmy trochę plejtów z tymi Heraldami, wzięliśmy jakąś tier 2, ta mapa jest tak mocno otworzona, my mamy taką przewagę w Drake'ach, w Goldzie, we wszystkim, że ten Baron pęka bardzo, bardzo szybko. 22 minuta, 25. 25 to już jest... Jak macie 4 dragony, to ten Baron pęka naprawdę w parę sekund. Znaczy nie chodzi o to, że wy go szybko bijecie, bo wy nie macie Mountaina i trochę się z nim pomęczycie, ale tak naprawdę te Drake'i dają wam to, że jesteście tanki, że nie wiem, macie regen HP. Ta gra nabiera bardzo, bardzo wysokiego tempa. Także nie widzę w tej mecie miejsca dla bohaterów, którzy będą farmić. Nie wiem, głupi przykład, jakiś Twitch. Nie widzę w tej... Że nawet nie chodzi o farmę, chodzi mi o to, że nie widzę w tej mecie bohaterów, którzy będą useless na linii, którzy nie będą mogli zejść na rzekę, którzy nie zaoferują dużo na rzece, którzy będą ciągle pushowani. Ci bohaterowie nic nie wniosą. Pękną 2-3 Drake'i i jest po grze. Priority na rzekę obecnie jest bardzo, bardzo ważne. Drake'i są bardzo, bardzo ważne. Przy tym, przy okazji wzięcie tych Heraldów i gra jest bardzo, bardzo szybka. Więc podsumowując to, skupcie się mocno na Drake'ach. Skupcie się na tym, aby brać te obiektywy. I nie tak, że staje obiektyw, a wy sobie idziecie recall, wy sobie coś tam kanapeczkę zjecie, tutaj grompik, tu coś. Nie. Ta gra ma mieć tempo. Jeżeli Drake wstaje za minutę,
za 50 sekund, to wy już rekalujecie, już przygotowujecie wizję i jak on stanie, to wy już go klikacie. Wy macie być 20 sekund przed Drake'em już przygotowani. Tam ma już stać wizja, tam dżungler ma już stać w krzaku, żeby ktoś go sfacecheckował, żeby on go wyłapał. To ma być przygotowane. I ja wam gwarantuję, że te gry będą bardzo, bardzo szybkie. Jeżeli ten objective będzie brany za objective'em, ten smok za smokiem, to te gry pękają bardzo, bardzo szybko. Ale mówię, trzeba wygrywać linię, a przynajmniej jej nie wpierdalać. Trzeba przede wszystkim wygrywać dżunglę. Jeżeli dżungler w tej mecie jest do tyłu, to jest po gierce. Naprawdę, nie ma late game'u. Jeżeli dżungler przejmuje dragony, to nie ma late game'u. Więc tak powinno się obecnie grać. Agresywne piki, wszystko pod early game. Aftershock znerfiony, Conqueror mocne buffy. Tu musi być agresja. W dżungli nie wyobrażam sobie teraz grać czymś, co nie będzie agresywne. Ta dżungla musi dominować, bo jeżeli nie ma dominacji dżungli, to nie ma wzięcia dragonów. Żeby brać dragony, trzeba dominować dżunglę. Trzeba nie bać się wejść na rzekę, postawić tam wizję i walczyć na tej rzece. To dżungler, to przeciwny dżungler ma się was bać. Także jeżeli dżungler wygrywa i tą presję tworzy na mapie, gankuje tę linię i jest aktywny mocno, to wtedy wygrywa rzekę, bez problemu sobie przejmuje dragony, ma więcej AD, ma więcej itemów i te dragony pękają. Ale to samo liczy się linii. Wiadomo, top lane to top lane, dalej jest trochę na odludziu, skoro Drake'i są tak ważne, ale mid lane i bot lane nie wyobrażam sobie grać czymś, co będzie oferowało gówno w early game'ie. Te gry kończą się, mogą się kończyć, bo nie mówię, że będą się kończyć, bo jeżeli gracie na niskim poziomie i wy tych smoków nie będziecie pilnować, to te gry nadal mogą trwać 30 minut. Jeżeli nie znacie macro game'u, to one nadal będą trwały po 30 minut, ale jeżeli macie pojęcie o macro game'ie, wiecie, że te obiektywy trzeba brać, to te gry będą pękać bardzo, bardzo szybko. Także tak w mojej ocenie wygląda obecna meta. Oczywiście, jeżeli macie odmienne zdanie, piszcie w komentarzach. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Jestem ciekaw, jak wy widzicie tą metę, jak wy ją czytacie, jak wy gracie. Także śmiało piszcie. No i co, jeżeli wam się podobało, zostawcie subika, zostawcie lajka, dzwonek, żeby wam się wyświetlały kolejne filmy, bo będzie ich sporo. I widzimy się w kolejnym filmie Piona. Cześć!